Dzień dobry, nazywam się Marek Jakubiak, jestem właścicielem browaru Lwówek Śląski. Proszę Państwa, jesteśmy w miejscu, w którym jest wybudowany od setek lat browar, który mieni się najstarszym browarem polskim. Dzisiaj mam zaszczyt Państwa oprowadzić po tym browarze, będąc przewodnikiem w podróży po historii i po technologii tegoż miejsca. Zapraszam gorąco do zwiedzenia. Gdyby mówić o historii tego browaru, no trzeba by z całą pewnością poświęcić kilka godzin. Ja tych godzin nie mam, więc postaram się skrótem dość dużym się tutaj posłużyć. Browar datowany jest na okres XIII wieku. Wtedy panowali tutaj piastowie polscy z księciem Brodatem na czele. Pierwszy dokument, który pokazuje piwowarstwo w tym miejscu, to jest dokument datowany na 1209 rok, nazwany Prawem Mili. Chodziło tu o to, żeby w okolicach Mili książęcy browar mieszczący się tuż przy zamku mógł mieć prawo pierwszeństwa, czyli miał wyłączność, inaczej mówiąc, na sprzedaż własnych produktów. To jest 900 lat historii, to jest kawał drogi. Dzisiejszy browar to jest czwarta wersja browaru tego pierwszego. Potem powstał na ruinach spalonego zamku i spalonego browaru. Powstał browar mieszczański. Potem powstał browar Hoberga, niezmiennie produkujący piwo przez okres około 100 lat. W latach 45-2007 produkcja była non-stop prowadzona w tym browarze. Niestety w 2007 roku ogłoszono upadłość tego browaru i udało się nam uratować ten browar, kupując go od syndyka i wznawiając produkcję po 17 miesiącach ciężkiej pracy. Jesteśmy w warzelni. Warzelnia składa się z czterech naczyń. Najważniejsze naczynia to są kocioł zacierny i kocioł warzelny. Tutaj zacieramy słód, a tutaj gotujemy piwo i tu dodajemy chmiel. Tu powstaje brzeczka, która jest bazą do dalszej fermentacji, czyli do tworzenia produkcji piwa. W tym naczyniu mieści się 150 hektolitrów piwa. Hektolitr to 100 litrów płynu. Proszę sobie to policzyć, jakiej pojemności olbrzymiej te naczynia są. To nam daje możliwość produkowania dużych ilości piwa jak na browar regionalny. Zapraszam dalej. Pokazywałem przed chwilą kocioł zacierny. Kocioł zacierny to było gotowanie słodu razem z wodą. Powstawała wtedy brzeczka. Otóż w tym naczyniu kadzi filtracyjnej oddzielamy muto w postaci pozostałości słodowych od płynu, który się właśnie nazywa brzeczka. On będzie nam służył do ważenia piwa. Piwowarstwo wymaga czystości. Zainstalowaliśmy trzy nowoczesne urządzenia do mycia wewnętrznych instalacji. To się u nas nazywa CIP-em. Zapraszam dalej. To miejsce zasługuje na to, żeby zostało w tym browarze jako pamiątka historii. W 910 roku wybudowano tą fermentację jako bardzo nowoczesne urządzenie. Tutaj brzeczkę, którą ugotowaliśmy przed chwilą, po schłodzeniu wlewaliśmy do tych kadzi, zadawaliśmy drożdże i fermentowało tutaj około 14 dni. Dzisiaj nasza fermentacja nie dopuszcza już takiego cyklu. Nasze fermentacje trwają od 8 do 9 dni. Zapraszam, pokażę, jak to teraz wygląda. Przed chwilą pokazywałem fermentację z końca XIX wieku. Dzisiaj produkujemy, czyli fermentujemy piwo tutaj. To jest najważniejsze miejsce w browarze. Rzadko tu wpuszczamy ludzi. To
jest Deka, cud piwowarski, którego nie spotkacie w żadnym innym browarze, tylko w browarze regionalnym. Żeby jakość tego piwa była super, procesy są nadzorowane przez komputery. Chodzi o to, że podczas fermentacji piwo się nagrzewa. Wtedy następuje spontaniczna fermentacja. Tego chcemy uniknąć i dlatego nasze piwo jest dobre. My to piwo fermentujemy w otwartych kadziach, w odróżnieniu od dużych koncernów. A to jest ta automatyka. Zwróćcie uwagę Państwo, że nowoczesny system chłodzenia, inwestycja w tym kierunku jest po to, żeby to piwo fermentowało w spokojnych warunkach. Zwróćcie uwagę, jak fajnie to jest zrobione. Jesteśmy w leżakowni. Leżakownia to 2 stopnie Celsjusza otoczenia i mnóstwo tanków, które mają po 150 hektolitrów pojemności. Tutaj piwo leży do 30 dni, żeby mogło być zaakceptowane i zatwierdzone do sprzedaży. To jest dla mnie miejsce fascynujące jeszcze z jednego powodu. Czuję oddech tych tysięcy ludzi tu wcześniej przede mną pracujących, bez względu na narodowość, byli piwowarami i dla nas jest to najistotniejsze. Po fermentacji i leżakowaniu, łącznie 45 dniach, przychodzi czas na filtrowanie piwa. To jest filtr bardzo nowoczesny, firmy Filtrox. Tutaj odrobiny drożdży pozostaną na kartonach wyposażonych w ziemię ochrzemkową i tak czyste piwo wejdzie do butelek. Tak więc, drodzy Państwo, mamy piwo już przefiltrowane. Teraz pozostało tylko wlać je do tych butelek i do tych pięknych, czerwonych skrzyneczek, które znajdziecie w sklepach. Tu jest początek linii rozlewniczej. W tym miejscu wyładowujemy butelki ze skrzynek i kierujemy je do umycia. To jest myjka. Myjka ma prędkość około 15 tysięcy butelek na godzinę. Z tej maszyny butelki kierowane są na monoblok, na którym w sposób sterylny nalewane jest piwo do butelek. Butelki z monobloku są kierowane taśmami poprzez inspektory do etykieciarki. Etykieciarka po zaznaczeniu daty przydatności do spożycia nakleja etykietę na butelkę. Następnie ta butelka jest kierowana do załadowarki. Ta załadowarka w sposób automatyczny ładuje pełne, nalane butelki do skrzynek, które kierowane są do magazynu wyrobów gotowych. 45 dni fermentowania, potem leżakowania, znalazło swój kres w butelce. Teraz to jest już gotowe piwo, zamknięte, oetykietowane. Moje browary są Państwa browarami. Tak więc myślę, że trafiłem w Wasze gusta i życzę Wam smacznego.